W życiu kobiety są różne okresy, ale jest też taki okres, kiedy wchodzi ona w stan klimakterium, zwany też menopauzą, okresem przejściowym. Ustaje czynność jajników do tego stopnia, iż kobieta przestaje mieć krwawienia miesięczne, a z tym są związane różne konkretne objawy. Trzeba podkreślić, że klimakterium to nie jest choroba, to jest absolutnie fizjologiczny stan. Jednakże kobieta odczuwa w tym czasie uderzenia gorąca, nadpotliwość, nerwowość. Trzeba jednak wiedzieć też to, że nie tylko tego typu objawy towarzyszą klimakterium. Również jest sytuacja taka, że panie, które na przykład miały skłonność do chandry, do niepokojów, w okresie klimakterium mogą wejść nawet na poziom depresji bądź nerwicy. Jeżeli jakaś pani miała skłonność do tycia, no to w klimakterium jest w stanie z 10 kilo przytyć. Tak więc jest w stanie ten stan fizjologiczny wygenerować różnego rodzaju problemy, z którymi panie się muszą zmagać. Okres menopauzy to także skłonność do większych, do różnych chorób. I na przykład zwiększa się skłonność do chorób sercowo-naczyniowych, chorób nowotworowych. W okresie klimakterium często zaczyna się osteoporoza. Także nie tylko trzeba, patrząc na pomoc kobiecie, myśleć o drażliwości, nadpotliwości, ale również zadziałać profilaktycznie przeciwko temu, aby pani, która jest w tym okresie, nie zachorowała na poważne jednostki chorobowe. Tradycyjnym postępowaniem w przypadku menopauzy jest stosowanie tzw. hormonalnej terapii zastępczej, czyli zażywanie bądź przyklejanie plastrów z odpowiednim składem hormonalnym. Czy to jest postępowanie właściwe? No, większość ginekologów uważa, że właśnie tak. Jednak pamiętajmy Państwo, że klimakterium to nie jest choroba, to nie jest stan, który wymagałby leczenia, więc jeżeli rzeczywiście te objawy nie są jakoś bardzo nasilone, może warto byłoby się odwołać do surowców zielarskich, które mają już dobre udokumentowanie w pomaganiu, w łagodzeniu objawów klimakterium. Takie surowce, które najczęściej stosuje się w przypadku menopauzy, to soja, pluskwica groniasta, chmiel, koniczyna czerwona bądź niepokalanek. Te surowce wykazują aktywność podobną do estrogenów, czyli żeńskich hormonów płciowych, i dość skutecznie łagodzą objawy klimakterium. Ja na przykład stosuję taki preparat, który ma w swoim składzie zarówno pluskwicę groniastą, jak i szyszki chmielu. Dość dobrze jest tolerowany przez pacjentki i umożliwia, jak to zwykle mówicie, miękkie lądowanie. Czyli stosuję go najczęściej około pół roku, początkowo w troszkę większej dawce, potem nieco mniejszej, i pani, która to stosuje, najczęściej ma sytuację taką, że swobodnie jest w stanie się z tym klimakterium rozstać. Poza łagodzeniem objawów klimakterium warto też zmniejszyć ryzyko zachorowania na różnego rodzaju jednostki chorobowe. I tutaj mamy sytuację taką. Już powiedziałem, że zwiększone jest prawdopodobieństwo nowotworu, zwiększone jest prawdopodobieństwo chorób układu sercowo-naczyniowego. I pragnę panią zakomunikować, że jest taki spożywczy produkt, który mogą stosować w takiej sytuacji. To jest lampka czerwonego wina. Zawiera ona w swoim składzie resweratrol, a ten resweratrol podawany w postaci czerwonego wina albo kropli podjęzykowych, jak ktoś woli, jest super produktem, który zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworów, ale także zmniejsza zagrożenie chorobami układu sercowo-naczyniowego. Więc jedną lampką wina bądź kroplami z resweratrolem jesteśmy w stanie załagodzić prawdopodobieństwo tego typu schorzeń. Jeżeli chodzi o osteoporozę, to tutaj kluczowym ziołem w tej kwestii jest w moim uznaniu skrzyp polny. Dlaczego, że skrzyp
zawiera w swoim składzie krzemionkę, a ta krzemionka stymuluje stan włókien kolagenowych do tego, aby były one spoiste, żeby były w dobrym stanie, dobrej formie. Włókna kolagenowe są o tyle ważne, że utrzymują wytrzymałość mechaniczną kości, a przez to osteoporoza się tak łatwo nie rozwija, a z drugiej strony dobry stan włókien kolagenowych to dobry wygląd, młody wygląd skóry i włosów. Tak więc z krzypem, bądź też innymi źródłami krzemionki jak rdest czy pokrzywa, jesteśmy w stanie zmniejszyć prawdopodobieństwo osteoporozy, a także poprawić wygląd naszej skóry, która niestety w okresie klimakterium nie wygląda tak młodo jak w okresie, kiedy kobieta jeszcze miesiączkowała. Także zachęcam panie do fitoterapii, do wspomagania się w przypadku klimakterium różnymi ziołowymi produktami albo też lampką czerwonego wina, która chyba nikomu nie jest w stanie zaszkodzić. Surowcem zielarskim, o którym powinny pamiętać panie w okresie klimakterium, zwłaszcza te, które mają nadmierne krwawienia miesięczne, jest ziele krwawnika. Krwawnik nie tylko zmniejsza krwotoki, ale także działa rozkurczowo, a więc zalecany jest nie tylko w okresie nadmiernego krwawienia miesięcznego przy klimakterium, ale także u wszystkich pań, które mają nadmierne krwawienia miesięczne z bólami okołomiesiączkowymi. Byłbym zapomniał o jednej ważnej rzeczy. Otóż, żeby nie przytyć w czasie klimakterium, warto zastosować jakąś konkretną, dobrze udokumentowaną terapię odchudzającą. My promujemy taki sposób, to się nazywa antropologiczna metoda odchudzania. Szeroki opis tej metody znajdziecie Państwo w internecie, ale filmy na jej temat znajdują się na TV dla Zdrowia. Warto tam spojrzeć. Takie najważniejsze założenia tej koncepcji polegają na tym, że należy w czasie tej koncepcji 5 albo nawet 6 razy dziennie spożywać posiłek, nieduży, ale jednak, żeby były obfite śniadania, mało obfite kolacje, jednak nie o 18, tylko 3 godziny przed snem, żeby pamiętać o tym, aby jeden bądź dwa posiłki w trakcie tego dnia były zastąpione błonnikiem połączonym na przykład z jogurtem, żeby też mieć wysiłek fizyczny odpowiedni, ale nie ekstremalny, bardzo duży, tylko godzina, bo półtorej godziny spacerów z kijkami na przykład raz na rowerze, ale musi być to taki wysiłek, żeby kobieta mogła swobodnie z drugą na przykład panią rozmawiać. Bo gdy jest wysiłek zbyt duży, wtedy niestety nie tracimy tkanki tłuszczowej, ale glikogen z mięśni i wątroby. A wysiłek tlenowy powoduje, że spalamy tłuszcze. Kliknij w poniższy obrazek, aby dowiedzieć się więcej na temat suplementacji diety, jaką zaleca Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza.